O oh my god, wiecie co znalazłam się teraz w garażu? Taka organizacyjna. Także chodzimy tutaj sprawdzać postępy budowy. Też się cieszysz, tak? Też się cieszysz, że nagrałam ładnie księżyc. Co mu się stało? Temu jezioru? Wyszliśmy na spacer, a tu pada, ale nawet powiem wam, że przyjemnie jest. Zobaczcie, jakie piękne chmury. Laluś idzie grzecznie za mną. Jak smycz, Ruzia idzie na smycz. Ale zobaczcie, jaki tam jest piękny dom. No. I pada, ale powiem wam, że jest przyjemnie, kocham chodzić w deszczu. Mega przyjemnie, muszę mieć taka duchota. Chociaż ma być burza, mam nadzieję, że ta burza to się nie spotka. Jak coś, będziemy prosić o schronienie kogoś. Jak widzicie, teraz dużo domków się buduje, albo już wybudowało, bardzo ładnych. Też lubię sobie chodzić pooglądać. Powiem wam, że ja kocham oglądać domy, mieszkania. I nie to, że muszą być jakieś, wiecie, fancy, designerskie, nie wiem, jak każde po prostu. Jak ktoś mnie zaprasza do siebie do domu, to ja uwielbiam. Bo to zawsze, wiecie, czuć taki klimat, w sensie, nie wiem, jak ktoś mieszka i w ogóle, no, także lubię sobie zawsze poglądać, także chodzimy tutaj sprawdzać postępy budowy, tylko chyba mam twarz spaloną od słońca, co? Wczoraj dużo chodziłam po słońcu i tak jak teraz patrzę, to chyba się opaliłam, no, także Loluś grzecznie ten, a Ruzia tam pierwsza z przodu. Mega przyjemnie. Ale chmury takie, że może być burza z tego. Zobacz. Oho. Kaczka na pomoście. Zobaczymy, czy będzie zetknięcie Loli z kaczką. Nie, już odlatuje, jak mnie widzi, czy nie. Ciekawe, czy ta kaczka sobie pójdzie. Ej, zobaczcie, jak jest zielone to jest. Lola, nie skacz. Nie skacz, bo my nie mamy na weterynarza, bo jeszcze opływanie to się nie boję, ale już za uczulenie od jeziora to my nie mamy teraz kasy na takie wydatki. Ktoś mi mówił, że podobno tak jest, że jezioro kwitnie i dopiero po 20 którymś można się kąpać. Nie to, żebym planowała, bo ja tu się może raz kąpałam, bo ja się boję wody. Ale zobaczcie, jak jest zielone. Ktoś się zna na jeziorach, mi powie. Bo zdecydowanie, jak tu ostatnio byliśmy, to takie nie było. Patrzcie, nawet ładnie to wygląda, ale co mu się stało, temu jezioru? Zobaczcie, Ruzinek na pomoście. Ty masz jak pani strach przed wodą. Zobaczcie, koło na mamilkę. Nie bój się, trzymam cię na rączkach. No trzymam, tak? Ruzinek się boi. Nie jesteś psem jeziornym, co? Chyba nie. Thank you.
No dobra, słuchajcie. Przerobiłam sobie tą szafę na taką, znaczy przerobiłam, no stawiałam tam półki, bo chcę tam mieć różne rzeczy. Chcę mieć miejsce do przechowywania, a nie na ciuchy, bo już mi nie jest potrzebne więcej miejsca na ciuchy. Natomiast jak widzicie tutaj, tu mam dużo różnych rzeczy. Nawet jakieś takie, wiecie, o pojemniki czy coś. To po prostu wszystko. To muszę to przemyć, wiecie, bo jest zakurzone. Ale tego, takie tego typu rzeczy. Tam mam na przykład ekspres do kawy, którego nie używam na kapsułki. Ej, chwila, nie kłami. Aruzia se rozpakowała kosz z drewnem, tak? Przyznaj, no widzicie to? I rolkę do papieru toaletowego. Ja tam odkurzałam przed chwilą. No, w każdym razie tak, będę tam różne rzeczy wkładać. Mam jakiś, słuchajcie, czujnik ruchu. Ze względu na remont musiałam przenieść spiżarnię, bo tutaj miałam inny plan. Ale w sumie... No czemu ty gaśniesz? No więc tak, tu mam produkty spożywcze, psie jedzenie, sprzęty, psie jedzenie, papier, ręcznik. Świetna lampka, polecam. Nie wiem jak działa, ale generalnie słuchajcie, no i tak to będzie wyglądało, a w przyszłości to w ogóle nawet tej szafy tu nie będzie, bo tu będzie, słuchajcie, okno. Tak, tak planuję, żeby tu to było okno, więc w ogóle tutaj jej nie będzie, ale na razie słuchajcie, będzie taka spiżarnia. Co, zajęłaś, Oliwyrko, tak? Zajęła ci, Wyrko, twojego pączka. No, no trudno. Będę właśnie robić moją ulubioną czynność, albo jedną z, nie tylko na Mazurach, ale tutaj szczególnie. Ruzia, chodź pod kocyk. Lola, chodź pod kocyk. Chodź. No chodź do mnie. No chodź. Chodź pod koc. Będziemy miały chwilowo otwarte okno. Wiesz dlaczego? Bo pada, słuchajcie, pada deszcz. Loluś, chodź. Chodź. Chodź, nie obrażaj się, że leżę z Ruzią. Chodź. Chodź. No. I będę, słuchajcie, leżeć. Pić rumianek. Słuchać deszczu. Rumianek to jest. Nie będziesz, kochana, zainteresowana, wiesz? Tak. A potem sobie odpalę jakiś serial. Może Good Witch, bo jest tak ładnie, przytulnie. Robiłam przed chwilą live'a i wszyscy mówią, że upał i w ogóle ja siedziałam w swetrze i się tak ochłodziło. W dzień kropiło chwilę, jak byłyśmy na spacerze, a no to vlogowałam. A zrobiło się tak chłodno i pada. A dzisiaj miał być najcieplejszy dzień, miał być 30 stopni. Dziwna jest ta pogoda. Podobno między biegunami, znaczy między krańcami Polski są dwa bieguny temperaturowe, między którymi różnica wynosi 20 stopni. No więc ja jestem na tym zimniejszym. No. Czekajcie. Miniaturka. Loluś. Uśmiechnij się do miniaturki. Tam. Tam. Chwila ciszy, bo jestem ciekawa, czy jesteście w stanie usłyszeć odgłos deszczu. No co ty chcesz znowu? Co ty chcesz, Marudo? Co chcesz, Marudo? Nie mów, że znowu chcesz siku, bo jest pół godziny temu. Tak?
Co chcesz? Nie mów, że chcesz siku, bo wyjdziesz i nie zrobisz w ten deszcz. Bo pada, wiesz? No, rozpadało się. Co? Tam nic nie ma na tej szafce. Nie wiem, dlaczego w nim drapiesz, wiesz? No. A wasz śmierdzący kabanos został na tarasie. Znaczy już na balkonie, bo nie wiem, czy wam tu mówiłam, ale coś zwinęło paczkę smaczków z tarasu w nocy. Znaczy z werandy. Więc teraz ich śmierdzący kabanos leży tutaj. Chociaż jakieś kuny czy coś stąd też mogą zawinąć, no ale... Może tu tak nie wyczują. Co się stało? Pokaż, o matko, co to? Ktoś się oko zatarł. Jakie oko? Poka. Poka, Ruzinku. Kochany mój. Tak, ujasz. Co się stało, mojej bestii białej? Smoczycy, ale ci jedzie z ryja, ja nie wiem. To jest stres, ja nie wiem dlaczego. To, czy znowu ty jakieś zęby jeszcze gubisz, czy coś? Ale powiedz, no... Tragedia. Tragedia z tej paszczy. No. Dzień dobry, Luziu. Jak się psu spało? Mojemu ślicznemu psu. Wyspałaś pieska? Wyspałaś pieska, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. No słuchajcie, wczoraj miało być 30 stopni, było 17. Tak przywaliło chłodem, że siedzę w łóżku i pracuję na laptopie, bo muszę dzisiaj iść opróżniać garaż. Bo mamy, powiedz, kontener za całe 1400 zł i musimy wszystko wywalić. Wszystko. Wszystko, musimy, wszystkie graty musimy wywalić, no. Niepotrzebne, pozbieramy wszystkie, tak? Powiedz, no. I się tak zbieram, jeszcze robię jakieś, montuję filmy, wysyłam maile i robię różne rzeczy, żeby troszeczkę słoneczko wyszło, bo normalnie, słuchajcie, a wszyscy mówią, że w całej Polsce upał, 30 stopni i w ogóle jak mnie wczoraj ludzie zobaczyli na live w swetrze, to że o matko, co. Ojejku, co się stało? Kasia, co się stało? Jak spusiłam, co? Tak. A będziesz mi, Ruzia, pomagała wynosić. No, więc... Więc tak, więc muszę, słuchajcie, zaraz wyjąć taczkę, założyć rękawice i się tym zająć. I zobaczymy, ile mi to zajmie. Jak się będę czuła po fakcie. No i nie wiem, cały czas, wiecie, jeszcze... Mam plan w ogóle, żeby tutaj się zająć tą sypialnią, ale chcę nagrać jeden cały taki film od początku do końca, że... Wszystko tu wyniosę, wysprzątam, poprzestawiam, bo planuję toaletkę, która jest tam, przestawić tu, ale to właśnie, wiecie, chcę wszystko wynieść, poodkurzać, pomyć podłogi i tak dalej. Potem właśnie zawiesić baldachim, żeby, wiecie, nie wieszać go i nie jeździć z tym. No ale cały czas jakoś coś, a chciałabym cały film nagrać od początku do końca o tym. Jutro go na pewno nie nagram i w sobotę też nie, więc... Może w niedzielę. W sobotę są wianki i słuchajcie, akurat jak są te wianki, to mają przychodzić mega burze. Mam nadzieję, że może jeszcze się zmieni ta prognoza, tak jak wiecie, z tym upałem wczoraj. Bo akurat od 16, słuchajcie, do 21 burza za burzą ma być, no, jak na razie. Oj, teraz też zaszło słońce. Nie, no chyba z 16 stopni, z 10 rano, słuchajcie, już. Powinno być ciepło, powiedz, tak? Powinno być ciepło, bo bobiki zmarzną. Zobaczcie, Lola. Lola jest obrażona. W ogóle nie przyjdzie się. Loluś! Lola! To jest Lola. Loluś! Zobacz, obudź Lolę. Lola, dzień dobry! Dzień dobry, Loluś! Przywitasz się ze mną? Widzicie, mi jest tak przykro. Loluś, kochanie! Loluś, hej, wstaniesz? Przywitasz się z matką? Lolutku, kochanie, zobaczcie za redakcję. Chodź, no chodź, chodź. Przecież ja cię bardzo kocham.
Wiesz o tym, tak? To. Ruzio, daj nam chwilę miłości, co? Teraz z Lolą. Dasz nam? Dziękuję. No. Wiesz, matka cię kocha bardzo. O, Ruzinek, nie, poczekaj. No. Kocham cię, Loluś, bardzo, wiesz? Wczoraj, słuchajcie, pierwszy raz zrobiłam sobie na włosy na wałek. Ten schebę. Dosłownie na 2 godziny założyłam i nawet nie było mokre. I miałam takie ładne fale. Dzisiaj to już pewnie nie widać, chociaż tak spoko wyglądają. Jak to zajebiście działa. Słuchajcie, będę robić na to włosy. Muszę nagrać test tego. Bo naprawdę nie wierzyłam, że to da radę. I zawinęłam jakkolwiek, naprawdę bez jakiegoś tam, nie wiem, przykładania się do tego. I super. I nawet są całkiem miękkie, powiem wam. I myślę, że może dałoby się w tym spać. No. O Boże, Lolusia, cię tak kocham. Tak bardzo kocham, wiesz? No. Bardzo cię kocham. Bardzo mi przykro, że piesek taki jest smutny. Zobaczcie. Jak nie Lola w ogóle. Ja myślę, że ona ma depresję, wiecie? Naprawdę ona ma depresję, że jest drugi pies. Widzicie to? Masz depresję? Chcesz psia Xan? Nie. Xanax. Psia... 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 Nie, nie wiem. Nie umiem wymyślić. Psichotropa? Psichotropa? Kochanie moje, pani cię kocha bardzo. Bardzo mi przykro, że jesteś smutna. No. Kocham cię, wiesz? Kocham cię. O, widzicie, Aruzia to się umie wszędzie wbić. Wszędzie wbić. Taka była mnie śmiała, a teraz wszędzie Lolę wygryzę, nie? No. O, 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 widzicie? O, i tak, o. A teraz Lola się ze mną przytula, wiesz? No. Bobiki, ja wam się siku nie chcę o 10 rano, jak byłyście o 22 i to też na siłę, bo padało. Hmm? Chcę wam się siku, Loluś? Tak to mnie o 5 budzicie, ale jak pada, to wy wiecie, że tam jest mokro i że trawa to lawa i ten, to potraficie 12 godzin spać bez siku. Hmm? Lolutku, kocham cię, daj buziaczko. Zobaczcie. O. No przecież Rusię też muszę kochać, wiesz, nie wolno się obrażać na matkę. Chodź, daj buziarko. Kocham was bardzo, bardzo, słuchajcie, tak się cieszę, że je mam, naprawdę. Sztukie szczęścia. 2 pieski. Idziemy na siku? Wstaniemy? Czy niechętnie? O, chyba niechętnie. Lecz ty wchodzisz z powrotem pod koc? Zobaczcie, ten pies ma depresję. Idź pociesz siostrę. Idź pociesz siostrę. Czy wy to widzicie? Lola leży z głową w kocu, tak. Panie moje, piesku, chodź, chodź, pójdziemy na spacer, chodź, pójdziemy na siku, tak, chodź, pójdziemy na spacerek, nad jeziorko może pójdziemy, matka szybko graty wyniesie i pójdziemy nad jeziorko, co? Co ty na to? Bo widzę, że Ruzia to zachwycona pomysłem, zachwycona pomysłem. O, wstała Lola, no. Jezus! Dobra, sprawdźmy maila, postresujmy się jeszcze różnymi rzeczami.
No, także słuchajcie, tak to wygląda. To na przykład zaraz będę myć narzędzia, gdyż słuchajcie, narzędzia były takie, nie? Na przykład, słuchajcie, o, tu powoli trzymamy w takim nawet. No i to jest garaż, a tu już jest, wiecie, to już jest posprzątane, bo wyobraźcie sobie, że ja to sprzątałam od października zeszłego roku, nie? No, ale generalnie taka organizacja tutaj była, więc to wszystko przeglądam, czyszczę, opróżniam. I tak w sumie, jak na to patrzę, to jest luz, ale mam problem, bo tam jest jeszcze lodówka, która zapleśniała i którą trzeba wyrzucić. Ona też ma 100 lat, ona została po poprzednich właścicielach, ale jest, kurwa, jest pełna wody, alkoholu i zapleśniałych butelek. Więc w ogóle... No, także jak wy mówicie, że jestem luksusową kobietą, bo luksusowe życie... O, widzicie, jak ładnie po tych wałeczkach, a to było tylko na 2 godziny. O, i takie falki, no może teraz nie widać zresztą. Chyba garaż i tak będzie miał to w dupie. Ale generalnie taki trochę to a la Dyson vibe daje. O, zobaczcie, taki. A w ogóle nawet się nie czesałam, zresztą tak. Zaraz sepnę te włosy. Zdenerwuję, bo muszę się tym... O, jeszcze tam były jakieś te karnisze i to się ciąga. Ale mam taki plan, szybko ten. 2 regały dzisiaj. 2 regały już naprawdę będzie spoko. No. Wysz mi la! God, wiecie co znalazłam sprzątając w garażu? Trupa nietoperza. Musiał tu wlecieć, zostać i umrzeć? Boże, tak lubię nietoperze. Pokażę wam. Pokażę wam, bo nie uwierzycie. Jak ktoś jest wrażliwy, to przyzamknąć oczy. Teraz. Zobaczcie, bo przy suficie w takim prześcierodle. Jeszcze futerko mu widać. O. Jak to jest możliwe w ogóle? Ja wiem, że tu są nietoperze, ale... Tak, Rusiu, nietoperz był, no. Witajcie po przerwie. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, to... O, to chyba w ogóle z góry nogami złożone. Nie, never mind. Skończyłam sprzątać ten pieprzony garaż. Stwierdziłam, że nie chcę jeszcze jechać na zakupy i gotować. I zjem sobie pizzę. Ale dobra. Zamówiłam przez telefon. 7 minut po nią byłam. O, pyszno. Jestem tak zmęczona. Wyciągnęłam wszystko. Każdą rzecz albo wyrzuciłam, albo wymyłam i wyniosłam. Część, jak widzicie, już jest w boksach posegregowane, część jeszcze jest na półce, część schnie w altance, ale garaż jest opróżniony. Znaczy, jeszcze została lodówka, która zapleśniała i jest do wyrzucenia.
O, słuchajcie, jest full wody. Piwa, wina, dżiny, nawet moeta kurwa tam znalazłam. I to wszystko jest brudne, więc też to będę myć myjką ciśnieniową. Nie wiem, co mam z tym zrobić. W sobotę pojadę na Wianki, to może wezmę gościniec. Bo kurde... Och. No, to tylko wejść prawda. No, ja nie muszę. O. No co? Nika się na co? Zdenerwowałaś się, że skórka, a nie z salami, tak? No już, kochanie, już przepraszam cię. Nie śmieję się z tego. Tak? O Boże. No już, 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 już. Już, kochanie. Matka nosi te zapleśniałe rzeczy, może od tego pismo kaszel, tak? Tak. No już, już, bo ci Ruzia, już, już cię stawiam. Ruzia ci nie zje twojego. Spokojnie. Możecie emocje. Ej, serio, jest po prostu, nie wiem jak się nazywa. Wzięłam prysznic, żeby to z siebie zmyć. Powinnam była jeszcze umyć włosy, ale wczoraj miałam. Już nie miałam siły i wzięłam tylko prysznic, sobie po prostu trzy razy chyba wymydliłam, wypłukałam i mówię, dobra, jadę po pizzę. Siedem minut. Są takie dziury teraz po tych remontach w drodze, że wszyscy jadą po prostu 5 na godzinę, jeszcze jakieś zajebiste fury, takie nisko zawieszone, to mega powolutku, takie sportowe, że ja czasami jadę, jestem w stanie pojechać i wrócić, jak ktoś jeszcze jedzie. Pyszne. Macie jeszcze. Proszę. Boże, Ruzia tu. Powiem wam, że najchętniej to bym się położyła, ale przyszły mi roślinki, zamówiłam. Co prawda, takie, słuchajcie. Kurde, no już drugi raz mi się zdarzyło, że kupiłam na Allegro i patrzcie, przecież to zaraz umrze, nie? I w ogóle tamte poprzednie takie, już będę tylko zamawiać, to chyba było Borysławice, jakoś tak, na Allegro i super, no bo to, no ale wsadzę, no. Nie chce mi się i nie wierzę, że one przeżyją, ale wsadzę, żeby nie było. No, a weranda wygląda jak wyprzedaż garaża, to generalnie. No taka bida, rokitnik, słuchajcie. Przerwało mi, bo przed pan odlicznika w tak zwanym międzyczasie. Ale przepraszam was, roślinki, że tak mówiłam, że nie przeżyjecie. Będzie dobrze. Chociaż nie zapowiada się. Zmęczona. Jeszcze słuchajcie, poszłam pozmywać, bo miałam górę naczyń. Już jakoś mnie to denerwowało. Znowu sadziłam kwiatki bez rękawiczki. Boże, moje paznokcie. Słuchajcie. Ja przyjadę do... Tylko właśnie. Myślałam o tym, że przyjadę do Łodzi i pierwsze co? Pójdę na Mani. Ale przecież jak ja wrócę tutaj z tym... Co? Z tym wręczem, to...
Chyba, że zrobię sobie krótkie czarne. No. Bo nie, bo one się łamią, wiecie, i pękają po prostu. Jeszcze coś. O czym nie spędzę? Coś dziwnego jest, słuchajcie. Tam mi się to zrobiłam sobie rumianku. Plecy mnie bolą, wiecie. Przesadziłam z dźwiganiem chyba. Wiecie, nic poważnego przejdzie mi, ale tak fizycznie poczułam dzisiaj. Jezu, ta pizza była świetnym pomysłem. Żeby nie gotować, nic nie robić, tylko sobie przywieźć jedzenie. Patrzę, czy mam koszulkę dobrze ułożoną i tak naprawdę... No. Dobrze, że sobie włoski pokręciłam, nie? Po prostu powiem wam, że jestem tak wysypana jak nigdy w życiu. Jak nigdy. Ja nie wiem, może to jest właśnie też... Już nie chcę, bo wiecie, potem zaraz będziecie wymyślić historię, ale... Tutaj ja nigdy tu nie miałam ładnej cery. Tu niestety mi nie służy. Nie wiem, czy to ta woda, czy coś, ale... Wiecie, też pewnie w tym... grzybie, w tej pleśni, w tym wszystkim... To chyba... No bo naprawdę, po prostu czegoś takiego. Albo jest druga możliwość, bo teraz używam tego Black Castor Oil codziennie. A podobno też jest tak, że właśnie to takie, ten taki, no niby taki prawdziwy olej rycynowy, właśnie jak zaczyna działać, to czasami jest tak, że jest taki wyrzut i że skóra robi, wiecie, jak po jakimś tam, nie wiem, epaklar duo, nie? Że zaczyna się używać i skóra się oczyszcza. Nie, zresztą wiecie co, chuj z tym naprawdę. Cudownie. No już błagam cię, nie szczekaj, kocham cię nad życie, ale chodź, chodź, chcesz na kolanka, chodź, chodź. Chcesz, chodź, chodź, ty mówisz na kolanka, chodź. Ale powiem wam, że ja tu naprawdę mam depresję. Ona w ogóle nie ten. Ruzia cały dzień dzisiaj biegała na trawie, kopała w piasku, bawiła się. Lola w tym. Lola w spanku, gdzie jest zimno, gdzie ona nie lubi tam na dole. Nie chciała wyjść na werandę nawet. Naprawdę, słuchajcie, ona przeżywa. Przeżyję cię, kocham bardzo. Już nawet nie śpi ze mną. To już jest zły opiat. Lolisławo, miłość moje, moje serduszko kochane, że powinnam cię sama wziąć samą na spacer, żebyśmy poszły, nie wiem, co by ci tu zrobić, żeby ci było lepiej, piesku, co? Lolutku, co byś chciała? Co jest, czy ty chcesz zejść? Nie. I oczka macie takie załzawione, ja też nie wiem, czy one właśnie, mówicie, one latają w tym garażu. Tam oprócz tego, że jest ta pleśń, to jeszcze są te wszystkie rzeczy, wiecie, świeże od remontu. Ja kiedyś sushi taką miała silną reakcję alergiczną na chyba wapno, jak remontowali klatkę. Takim jeszcze, o, to 4 mieszkania temu, to nawet wtedy nie nagrywałam i wyszła na klatkę, tam był remont, pełno tego białego pyłu, no i masakra była. Ledwo się na nogach trzymała. A obiad wczoraj właśnie mają ten, tak, oczka. Przetrzemy później, mam dla was płyn, oczywiście, że mam, zabrałam wszystko pieskom. Jestem tak zmęczona, jest 17, że poszłam spać, ale wiem, że ktoś pójdzie spać, to nie wiem. Obudzę się o 23:00 wyspana. Lola dostała szału, jak przyjechał pan od licznika i sam sobie otworzył bramę i wszedł, to po prostu pies zdębiał. No. Więc kto to słyszał takie rzeczy, żeby tak obcy i se wchodził, nie? Psu.
poczucie bezpieczeństwa rujnuje takie zachowanie. Jak tak można? A teraz jak tu siedzimy i jesteśmy wyżej, to ale widzę, jak tam panowie z budowy z Mężczyzna chodzą. Ma taras widokowy. W ogóle dzisiaj o tym myślałam, że jakbym znalazł jakiegoś fajnego stolarza, bym go poprosiła, żeby przy bramie mi zrobił taką, wiecie, taką platformę, takie, nie wiem, jak są takie budki dla, takie domki dla dzieci, nie? Że na takich nogach jest tak wysoko. Ja bym taką wieżę zwiadowczą zrobiła, taką rampę, żeby mogło wbiegać, nie po schodach, tylko żeby była rampa, żeby można było szybko dobiec, jak ktoś idzie i żeby tam wysoko mogło sobie wyglądać. Nie, Luluś? To było cute. Gdyby się mogła tak siedzieć, jak Lola zwiadowca. Powiem wam, że jestem mega zmęczona. Mega przebodźcowana. Tam okres i pojutrze jest pełnia i normalnie mam takie kombo. Zaraz znowu będzie, że ze mną źle. Słuchajcie, ja też tego po prostu nie mogę z tego. Zawsze jak mówię, że jestem szczęśliwa, że jest mi dobrze, że mam fulę energii, to nie. Nie kłamiesz, widać, że na pewno nie i w ogóle. Ale jak powiem, że jest mi źle, to o Boże, o Boże. Ona już po prostu już. Już koniec, trzeba ją zamknąć gdzieś, bo nie radzi sobie. Nie radzi sobie dziewczyna, koniec świata. Chociaż to też ciekawa odmiana, bo wcześniej było nie narzekaj, jakie ty masz problemy i nie mają gorzej, nie? No, teraz chociaż jest takie, wiecie, uznanie moich emocji. Nie są unieważniane jak kiedyś. Lubię tu siedzieć. Mega, się cieszę, że sobie to wykombinowałam. Wczoraj siedziałam i słuchałam deszczu tutaj, nie wiem ile, zawinęłam się w koc. To jest normalnie jak taka medytacja, słuchajcie. Że ja zamykam oczy i się wsłuchuję w zależności albo wieczorem w rechot żab, w kuniki polne, albo w ptaszki, albo w deszcz właśnie padający. Zajebiste. I tutaj tak wyżej się siedzi mega. Powiem wam, że to chyba jeden z ładniejszych księżyców, jakie widziałam, a zdecydowanie najładniejszy, który dało się nagrać. Bo zazwyczaj aparat tego nie łapie, a teraz jeszcze, wiecie, w ogóle na tym nagraniu to wyglądało trochę jak był dzień. No tak, też się cieszysz, tak? Też się cieszysz, że nagrałam ładnie księżyc, gratulujesz mi. Chodź, Lola, zazdrośniku. No czemu tam stoisz? Chodź. No co? Ten vlog to jest pewnie jakiś, nie wiem jaki. No ale słuchajcie, no naprawdę dzisiaj no nie miałam czasu nagrywać, uważam, że i tak dużo nagrałam. No to jak się czuję, jeszcze zmontowałam vloga i zrobiłam nową czołówkę. Może nie nową, ale wszyscy pytali, gdzie Ruzia. Wszyscy pytali, gdzie Ruzia, więc dołożyłam Ruzię. Kilka jakichś kadrów nowych. Ale generalnie nie chcę jej też jakoś bardzo zmieniać, bo ej, byłaś przed chwilą na spacerze, nie? Jestem z Janą, przed chwilą weszłam na górę. Nie, to chyba jest zaproszenie ludzi do sobą. Nie czaję po psiemu, po lolowemu, nie zawsze czaję. Jestem strasznie zmęczona. Jest mi zimno z tego powodu. Albo może od stresu, nie wiem. Ale właśnie mam tak, rozpaliłam w kominku i teraz jak się z nimi przeszłam góra dół kilka razy, to mi za gorąco po prostu. Zawsze. I tak zaraz będzie, słuchajcie, nie, to nie są uderzenia gorąca, nie mam menopauzy. Oczy mnie swędzą. Słuchajcie, tak mnie buzia swędzi po tym dzisiejszym sprzątaniu.
tego zdziedziałego, zgrzybiałego garażu. Swędzą mnie oczy, swędzi mnie twarz. Mam syfy. Jak dobrze, że to za mną, słuchajcie. No. Po prostu wspaniale. Marzyłabym, wiecie, o czym? O wannie. Tak, o kąpieli w wannie. A w ogóle teraz będzie, słuchajcie, będzie, nie wiem, kiedy pójdzie ten vlog, ale może to jeszcze zobaczycie w sobotę. Teraz mamy tak, przesilenie, noc kupały i zaraz potem, no nie jednocześnie, ale zaraz potem pełnię, a to jest truskawkowa pełnia, to jest pełnia, kiedy u mnie w życiu opadła mgła 3 lata temu. Tak, wtedy było ten zaćmienie i najpierw była truskawkowa pełnia, potem było zaćmienie. Tak? Dobrze mówię, tak, no. I widzicie, tak mi się oczy otworzyły. Może nie było to przyjemne, ale było to zdecydowanie potrzebne. A teraz mamy taką konfigurację i taki boost. I teraz to jest super opcja na manifestację. Więc no, na pewno będziemy robić jakiś tutaj rytuał, nie? Buziaczku i sprzątanie, bo przed pełnią dobrze posprzątać. Też w ogóle słyszałam taką teorię, że podobno też od tego właśnie się wziął no nie mit, ale to jakby wiecie, to, że czarownicy mają miotły, to dlatego, że kiedyś kurz był wiązany ze złą energią. Właśnie jak chcecie się oczyścić, oczyścić swój dom, to właśnie to miotło ma wymiatać kurz i tą złą energię, tak? I dlatego właśnie dobrze przed pełnią posprzątać. Ja nie wiem, jak to jutro będzie, bo jutro panowie wracają. Jutro też tam coś mam. Już. Także kochani, żegnamy się z wami, tak? Ja oglądam jakiś, no nie horror, ale taki kryminał Kobena. To przy to wymawiam, czy przekręcam jak zwykle? I trochę się boję, ale wczoraj zaczęłam oglądać i chyba mi zostały jeszcze 3 odcinki, więc dzisiaj je skończymy, tak? Ale jakby się coś działo, czemu ty się trzęsiesz, koteczku mój? Jakby się coś działo, to mam dwa psy obronne. Inkasent dzisiaj został tak obszczekany, że koniec świata. Na pewno mogę się czuć bezpiecznie, tak? I nawet jak matka na rękach trzymała, to i tak się darłam, jak że obcy na naszej ziemi nie było, że będę cicho, nie? Kocham cię. Lolutku, chodź. Dobra, kochani. Widzimy się jutro.